Pierwsze kroki piłkarskie stawiałem w moim rodzinnym mieście w Czarnymborze, w Skalniku Czarny Bór. Później po przeprowadzce do Wałbrzycha wylądowałem w Wiktorii Wałbrzych. Później po jakimś roku dostałem się do szkoły w Legnicy. Tam spędziłem 2 lata i tutaj trafiłem do Górnika Wałbrzych i tak już zostałem w Górniku. No niefortunnie na treningu kontuzja się wydarzyła, stanąłem w gierce. Źle stanąłem, noga gdzieś tam uciekła. Okazało się, że złamanie piątej kości śródstopia, ale już jest wszystko na dobrej drodze. Wróciłem do treningów z drużyną, jak widać. Trenuję z piłką, jest wszystko w porządku, noga nie boli, także walczymy dalej. Przed nami teraz sparring z Wiktorem Siewodzice w sobotę. Gramy o 15. Myślę, że trener da mi szansę teraz po powrocie, żebym wszedł do gry. Nastroje są bardzo pozytywne, postaramy się pokazać, co potrafimy.